Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Jako że dużo osób, większość z Was mówi, że chłodzenie dołączane do procesorów Intela, chłodzenie boksowe jest mało wydajne, że nie potrafi schłodzić naszego procesora do normalnego stanu, do normalnej pracy. Dlatego też ten filmik niech pokaże Wam, jak wyglądają temperatury przy boksowym chłodzeniu Intela na procesorze Intel Core i7-4790K, z tym, że bez podkręcania, bo umówmy się, chłodzenie boksowe dołączone do Intela nie jest chłodzeniem, które może być zamontowane na procesorze podkręconym, tak? To mówię Wam od razu. Dlatego też będziemy testować na zwykłym taktowaniu, takim, jaki oferuje producent, tak? Czyli w tym przypadku haswell refresh defiskanium jest w moim przypadku 4 GHz, tak? Tej siódemki. Sprawdzimy sobie temperatury w stanie spoczynku, w BIOSie, w Windowsie, potem przy kilku grach i przy renderowaniu. Miałbyś też filmik z montażu tego chłodzenia, z prawidłowego montażu, no ale przypadkowo niestety ten filmik mi się usunął i no i po prostu nie będzie. Natomiast będzie z demontażu tego chłodzenia, będzie filmik. Zobaczymy, jak pasta intelowska, ta, która jest na tym kulerze, jak się rozprowadziła, bo tutaj muszę zaznaczyć, że ja używałem pasty, która była dołączona właśnie do, już nałożona na kulerze. Także nic tam nie zmieniałem. Jeżeli jest to prawidłowo włożone, prawidłowo założone to chłodzenie, to te temperatury naprawdę są w miarę ok. Nie są za niskie, to trzeba też przyznać, ale nie są też jakieś kosmicznie wysokie, tak? Nie mówmy tutaj, że to chłodzenie sobie w żadnym wypadku nie da rady, bo daje radę. Także sprawdzimy sobie właśnie w kilku grach te temperatury i potem ocenicie sami, czy faktycznie to chłodzenie jest takie złe, czy nie, jeżeli ktoś nie podkręca procesorów, tak, czy to i piątka, czy i siódemka, nie, używa procesorów niepodkręconych bez overclockingu, czy to chłodzenie by pasowało takiej osobie. Według mnie już po wstępnych testach mogę Wam powiedzieć, że do normalnego grania w Battlefielda, w jakieś tam podobne gierki, w medale i tak dalej, to chłodzenie naprawdę daje radę. Także zapraszam Was gorąco na film, zobaczycie cały przebieg tych testów, a na koniec zobaczycie demontaż tego chłodzenia. Zobaczymy, jak się pasta rozprowadziła przy prawidłowym zaciśnięciu wszystkich, całego tego chłodzenia, wszystkich zatrzasków. Także zapraszam Was serdecznie na film. Ok, słuchajcie, na sam początek BIOS, hardware monitor. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sprawa temperatur bez jakiegoś tam oszukiwania przez system. Tu macie czujniki na płycie głównej, tak? Macie dokładną prędkość wentylatorów, tak? 1200 obrotów na minutę średnio. No i zobaczcie te temperatury, tak? Tu macie na pomarańczowo, na żółto właściwie, ten procesor w granicach, to pokazuje w granicach 50 stopni, tak? O, dokładnie. A tu mamy prędkość wentylatorów. Dokładna ta prędkość jest teraz 1200. Przy takim obrotach wentylatora ta temperatura wskazuje 50 stopni. Tutaj wskazuje natomiast 45-46 w tych granicach, tak? No to są być może jakieś tam niewielkie zakłamania, aczkolwiek już tutaj jak weźmiemy sobie na przykład full speed, tak, czyli prędkość pełną wentylatorów, ona się zwiększa do, no to już jest odczuwalne dźwiękowo, zwiększa się do 2000, tutaj około 2100, tak, 2280. No jak widzicie, słupeczek poszedł tak w górę, czyli o te tam około 15 stopni dodatkowo go schłodzi. To jeżeli chodzi o BIOS. Teraz sobie przejdziemy do systemu, zobaczymy, jak w stanie spoczynku wyglądają te temperatury. Do monitorowania temperatur tutaj w systemie będę używał programu CoreTemp, którego tutaj myślę widzicie, zaraz Wam przybliżę.
Zobaczcie, że w stanie spoczynku na nieobciążonym procesorze te temperatury są całkiem, słuchajcie, ok. Się postaram tak w miarę wyostrzyć. Zobaczcie, tak wyglądają temperatury na procesorze nieobciążonym. Tutaj macie w tym momencie, tak? Obciążenie procesora tam 1, tutaj 1-2% w tych granicach, tak? Czyli jest nieobciążony procesor. Mamy temperatury w granicach 30 stopni na każdym rdzeniu, tak? Tak się to prezentuje. Teraz to jest w stanie spoczynku. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do testu w stresie w programie AIDA 64. Tam jest taki fajny programik do testowania wydajności. Zobaczymy, jak te temperatury zachowują się przy 100% obciążeniu procesora. Warto tutaj też zaznaczyć, że zobaczcie sami, tu mam Command Center od MSI. Zobaczcie, te temperatury są regulowane przez system, tak? W tym momencie jest 1171 obrotów na minutę. Taka prędkość obrotowa wentylatorów jest w tym momencie ustawiona. Po schłodzeniu, o, widzicie, teraz się podniosły temperatury już przy tam obciążeniu w granicach 50 paru procent, tak, tego procesora. Także teraz włączymy manual mode na największej prędkości wentylatorów, to jest około tam 2000, bo umówmy się, będziemy testować to chłodzenie, jeżeli chodzi o wydajność, a nie o ciszę, tak? Tak wam powiem. Dobra, przechodzimy teraz do AIDY, zobaczymy, jak tam temperatury się mają. Ok, tutaj mamy w narzędziach programik test stabilności systemu. Tak, wszystko widać ładnie. Jeszcze przybliżymy. Ok. Core tempa sobie tutaj jeszcze wywalę na bok. O, widać, widać. I słuchajcie, teraz zobaczymy w stresie Central Processing Unit, FPU, pamięć cache i pamięć systemową, tak? I teraz mamy temperaturę, zobaczcie, w granicach tak 30 paru stopni, jak wcześniej mówiłem wam, w spoczynku. Prędkość maksymalna wentylatorów i słuchajcie, odpalamy start. Ten test nie będzie trwał długo, bo zobaczycie sami, że te temperatury naprawdę sięgają przy 100% obciążeniu tego procesora, sięgają dość wysokich temperatur. Mamy teraz 100% wykorzystania procesora, jak widzicie. Temperatury 65, 72, 74. Zobaczmy, minuta testu wykonamy. 80 już nawet temperatura sięga, tutaj mamy najwyższą, tak? Prawie niemalże 80, 79 stopni, 81. Tu już mamy granicę zaznaczoną na pomarańczowo. Na pierwszym, na drugim rdzeniu. Ale mimo tego te temperatury są jeszcze w miarę ok, bo przecież procesor nie jest cały czas w 100% wykorzystywany, tak? W zależności od tego, czego robimy. No ale tutaj w tym przypadku mamy wykorzystanie 100% i w granicach 80, maksymalnie 6 stopni te temperatury. To jeszcze jest granica w miarę dopuszczalna, jak na takie boksowe, podstawowe chłodzenie dołączane do procesorów. Teraz słuchajcie, odpalamy renderowanie w programie Sony Vegas Pro 12. Zobaczymy, jak tutaj ma się wykorzystanie procesora i temperatury. No, wybierzemy sobie 720p w MP4. Render. I zobaczcie, renderowanie leci sobie w tle. Wykorzystanie procesora tutaj macie w core tempie. Postaram się przybliżyć. W 81-97% temperatury w granicach 70 stopni, 68, 70. W tych granicach są te temperatury, także jeszcze
Tak źle nie jest. Zobaczcie sami. Siedemdziesiąt osiem, 80 będzie. 79. 80 jest, tak. W tych granicach mamy temperatury przy 100% wykorzystaniu procesora przy renderowaniu. Przy oczywiście maksymalnej prędkości wentylatorów, tak. Tutaj trzeba pamiętać, że tak te testy są wykonywane. I teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do kilku gierek i zobaczycie, jak tam wygląda. Na początek słuchajcie, Battlefield 4 o pracy w lokalu 64 graczy. Programu, którego używam do monitorowania, to MSI Afterburner. Tutaj macie, zobaczcie, wykorzystanie grafiki. To pominiemy, bo to sprawdzamy temperaturę procesora. Temperatura procesora to tutaj, tak, 61 stopni, w tym momencie 20, no, 34% wykorzystania tego procesora. Także takie tutaj w tym wierszu macie temperatury, które możecie monitorować. No i dobra, lecimy sobie szturmowcem. Obserwujcie temperatury, zobaczcie, jak się one mają. No tu ciekawie się zaczyna. A jeden zapity. Od razu możecie zobaczyć klatki, tak? Ilość FPS-ów. Przy monitorze 60 Hz więcej niż 60 klatek nie jest do wyłapania przez ludzkie oko. Zobaczcie od razu, tu wam pokażę. Jest na wysoko wszystko, tak? Nie ma na ultra. Nie jest na wysokie. Ale zajmujemy się temperaturami procesora. Jeszcze chwileczkę pogramy. Może tu nie. Ojej. Pyk. 68 stopni. Powiem wam tak, że maksymalną temperaturę, jaką ja osobiście zauważyłem w Battlefield 4, to jest 72 stopnie, tak? Ale to już przy takiej dłuższej rozgrywce taka temperatura właśnie faktycznie była. Kolejna gra, słuchajcie, Battlefield 3. Kanały, tak? Kanały Nuszar. 64 graczy. I jedziemy, słuchajcie. Tutaj zobaczymy, jak temperatury się mają. Wykorzystanie procesora w granicach 40, tak? 5 stopni, tak widziałem przez chwilę, 52 stopnie, 67 stopni, 69. Także podobnie jak w czwórce, z tego co widać. Ajajaj. 70 stopni, 65. I przy okazji tutaj wam pokażę grafika ultra. W granicach 70. W granicach 70, tam dwóch, trzech klatek na sekundę. 70 stopni, 42% wykorzystania. Tym razem słuchajcie, Grid Autosport, czyli najnowsza część od Grida. Tu akurat rozgrywka jednoosobowa, tak? Kariera. O, shit. Jak widzicie, 66 stopni. Przy wykorzystaniu 70% tam było przez chwilę. Sześćdziesiąt siedem, 64 stopni, 66. Wahania są duże.
65. Oszedł. Sześćdziesiąt trzy. Sześćdziesiąt sześć. To słuchajcie, jeżeli chodzi o gry wyścigowe na przykładzie Grid Autosport. A teraz słuchajcie, rzut okiem, a właściwie uchem na głośność tego wentylatora na chłodzeniu. Nie mam tutaj decybelomierza, tak, żeby wam pokazać te wartości. Natomiast nie wiem, czy mikrofon to wszystko wyłapie, ale myślę, że się możecie na tyle dosłuchać, żeby stwierdzić, czy to dla was jest głośne, czy nie. Oczywiście wentylatory w obudowie wszystkie są wyłączone. Jedynie na karcie graficznej, na zasilaczu, którego praktycznie w ogóle nie słychać, tak? Na karcie graficznej są te wentylatory naprawdę bardzo wolne, także praktycznie ich też nie słychać, tylko tyle co na chłodzeniu tutaj. Wartość 200, 2000, przepraszam, obrotów na minutę, czyli ta największa. Tak to chłodzenie wygląda, tak się zachowuje. Myślę, że ta wartość obrotowa, ta głośność przy tej wartości jest już słyszalna, co prawda, ale jest też do wytrzymania. No i moi drodzy, teraz sobie zobaczymy, jak ta pasta na boksowym kulerze, która już jest zamontowana przy zakupie, tak jak rozpakujemy, mamy na kulerze zamontowaną, nałożoną pastę na radiator. Ja na tej paście przeprowadzałem te wszystkie testy, które widzieliście. I teraz słuchajcie, sobie zobaczymy, jak ta pasta się rozprowadziła po poprawnym nałożeniu tego chłodzenia, po poprawnym zamontowaniu, czy faktycznie jest na całym procesorze, jak to się ma. No, żeby to zrobić, to po prostu standardowo, jak w intelowskich kulerach, należy te wszystkie cztery tutaj, te pokrętła, tak, te zaciski trzeba odkręcić w prawo, przekręcając. Pamiętacie, żeby to robić na krzyż. Czyli to i później to, tak? Ja to sobie pomogę nieco śrubokrętem i trochę ręką. Przekręcamy w lewo, natomiast przy zdejmowaniu obracamy zaciski w prawo. Dobrze jest sobie po prostu wypiąć wentylator, żeby to nam nie przeszkadzał. Ja właśnie to uczynię. Tak, dobra, mamy wypięty. I kolejne na krzyż. Wyjmujemy. Jak już mamy odkręcony, to po prostu należy wysunąć do góry te zatrzaski. I słuchajcie, wyjmujemy sobie kuler. Zobaczcie, jak wygląda ta pasta na radiatorze. Myślę, że będzie to widoczne. Na radiatorze ładnie się rozprowadziła dookoła. Natomiast tutaj zobaczcie na procesorze. Postaram się przybliżyć jak najbardziej, żeby było to ostre. Zobaczcie, tak wygląda procesor. Mamy dookoła tutaj taką kropę wielką, natomiast nie jest ta pasta rozprowadzona wszędzie, tak? Widzicie, tutaj na każdym z rogów mamy czysty IHS bez pasty, tak? Tak wygląda właśnie ta pasta. I słuchajcie, w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego boksowego kulera, odnośnie tego chłodzenia,
Zapraszam do dyskusji pod filmem. Ja się z wami żegnam. Dzięki wam. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Do następnego razu. Hej!